Moim gościem jest jedna z najbardziej znanych i ciągle najbardziej wziętych aktorek Polski, czyli Stanisława Celińska. Nie dam panu dojść do słowa, panie Wojtku, bo mam to pewien... Nie, niech pan zostanie, bo ja mam taki pomysł. Ja oglądałam wiele wieczorów z pana udziałem. I pomyślałam sobie, że dla uzdrowienia atmosfery, również dla... Oboje zaśniemy. Nie, to nie, to może na końcu, jak będzie nudno, to panowie, państwo nam pomogą. Ale ja pomyślałam sobie, że na czym polega jakby ta siła pana? To znaczy siła, że pan jest, prawda, tutaj przewodniczący, ta ofiara siedzi na tej kanapie. I ja postanowiłam na chwilę tylko zrobić, żeby pan się ze mną zamienił miejscem. No bardzo proszę. Ale na moment, dobrze, ja panu zadam jedno pytanie. Proszę bardzo. Z tym, że nie musi pan odpowiadać na to pytanie w ogóle, oczywiście. Zaznaczam tylko, że pytanie będzie z podwójnym dnem. Ach tak, to nie wiem, czy zrozumiem. Ale to z wejściem zrobimy, dobrze? Ja zapowiem pana, tak? Czyli ja mam tutaj się udaje. To jest taka psychodrama. Psychodrama dla dziennikarza. Otóż proszę państwa, za chwilę ciągle wzięty dziennikarz, pan Wojciech Jagielski, prosimy. Dzień dobry. Dzień dobry. A właśnie nie przywitałam się. Dzień dobry. Panie Dzień dobry. Wojtku, kochany. Niech się pan nie denerwuje. Kochany. Nie, spokojnie. Ja jestem takim małym wampirkiem kobiecym. Jedno pytanie. Czekam. Z podwójnym dnem. Toż czekam. Czy w dzieciństwie bawił się pan w doktora? Dziękuję. Tak jest, bawiłem się w doktora. I to jak widać nie tylko w dzieciństwie. Ja chciałam, żeby pan przez chwilę po prostu poczuł się w skórze tego denata, znaczy tego człowieka. Bo tu jest delikwenta. Taki, tak, to jest taki rodzaj obnażenia, a tutaj za tym biurkiem to tak, No i co, poczuła się pani tego? Poczułam tak? się, już teraz mogę zaczynać. Jest taka naładowana i silna. Tak wymyśliłam, żeby się oswoić. Ale dobrze, tylko niech pani tak mocno nie trzeba, aż dym leci. Gdzie, skąd? No właśnie stąd. Gotowa? O, jest. O, okej. A pani się w dzieciństwie bawiła w doktora? Tak, bawiłem się. Ale jak? Tak normalnie jak się bawiłem No nie, no doktora? Tak po prostu takiego miałam młodego kolegę malutkiego. No i tak jak to dzieci w piaskownicy demonstrowaliśmy sobie różne części ciała. To jest taka prawdziwa zabawa w doktora. Kiełbaskę i bułeczkę. Kiełbaskę i bułeczkę. Na piasku tak się rysowało, kiełbaskę i bułeczkę. No dobrze, a teraz poważne historie, bo wie pani, tak no, sobie możemy żartować tak, i cały tak. program nam tak no, minie. Nie. A przecież to nie o to chodzi, nie, prawda? Nie, skąd? No, to teraz poważnie. Wierzy pani w potwora z Loch Ness? Czy ja wierzę? No. Czy ja wierzę? Nie, to za bardzo nie wierzę, ale ja wiem. Demony bywają na świecie. Mhm. W ogóle ja bym chętnie porozmawiał o wampirach. Tak? Ja pomyślałam sobie, że tak to bywa, idąc tutaj, że tak, my jesteśmy wampirami i ktoś na nas wampirzy. No. I teraz problem polega na tym, żeby dobrze wampirzyć, to znaczy tak, żeby z kogoś brać tyle, z kolei nie dać za dużo, żeby wyjść na swoje. Ale wampirami jesteśmy wszyscy, to już tak na usprawiedliwienie. Ale takimi energetycznymi, to pani masz, tak? No właśnie, a pani należy do tego typu, które raczej dają dobrą energię, czy pobierają? Ja dosyć dużo daję, niestety, i potem nie mam skąd tego wziąć. To jest właśnie problem, ale dla państwa wszystkich mam taką pewną wiadomość i radę. Otóż wspaniały bioterapeuta, u którego byłam kilkakrotnie, poradził mi, że jeżeli czujemy, że nasz przeciwnik, nasz partner wysysa z nas energię, to się czuje. Że czekam po takim spotkaniu zmęczony, wyssany, wypluty, wykończony. Boże, jak ja jestem zmęczony. Można temu zapobiec. Otóż trzeba zamknąć, to czy musicie mnie pokazać niestety całą, zamknąć swój obwód, to znaczy nogi złączyć i ręce. Można tak, o. I wtedy mam zamknięty obwód i już mnie nikt mojej energii nie zabierze, aha. prawda? A co pani tak A jeżeli rozplotę, no tak by ta energia wychodzi. To jest A, taki... to jakie ciekawe. Tak. A po co pani była u bioenergoterapeuty? Po co byłam? No. Ponieważ w pewnym momencie starszy się zaczęłam przejmować moimi dziećmi. A dzieci były w takim wieku dorastającym. No i córeczka, no, lubiła sobie na przykład później wrócić. Oczywiście o tym mi powiedziała, ale ja jak to matka szalona i nienormalna, denerwowałam się.
W związku z tym poczułam się potwornie zmęczona i poszłam, żeby się naładować energetycznie. Ktoś mnie do tego namówił i miał rację. Został mi odblokowany ten cały tak zwany pion, no i ta energia przepływała swobodnie i od tamtej pory tak już zostało. Aha, a co pani tak daleko odsunęła to? Co? No to krzesełko. No bo ja jestem gruba. Moim ukrytym marzeniem jest, znaczy pani, nie moim oczywiście, rzeźbienie w kamieniu. Mam dobrą rękę do ciężkich robót. Wiertarka, gwoździe i młotek to moi najwięksi przyjaciele. Uwielbiam. No patrzę na panią i aż trudno mi sobie uwierzyć, że taka delikatna kobietka. Tu jestem. Więc patrzę na panią i mówię, taka delikatna kobietka, żeby takie rzeczy robiła. Ale skoro to takie pani marzenie, no to... O Boże! Jaki śliczny! Ale zaraz, ale ustalmy, o czym pani mówi. To dla mnie będzie. Tak, ale co śliczny? Ja czy młotek? Czy to na jedno wychodzi? Śliczny młotek. Śliczny Wojtuś daje mi śliczny młoteczek. No, czyli też, takie, że no ja tutaj nie będę sobie demolował tego... ale to oczywiście, to jest dla pani, naprawdę. Dziękuję bardzo, jaki ładny. No. Ja pani jeszcze nie stuka. Nie, nie, to ładne i to można tutaj tak podrzeźbić coś, drzewy. No, nie, no w ogóle we wszystkim. To jest tak cholernie drogie, powiem pani, że naprawdę nie to, żebym wypominał, albo zabiorę, nie. Już nie dam teraz, jak to płacę potem, dofinansuję, zasponsoruję. No jasne, jasne. No, w każdym razie, dlaczego może to pan dałem? Potrzebuje sponsora. No tak, tak. Coś się może nie podoba komuś, jak ja mówię, czy może... Nie, pan... bardzo fajnie pani opowiada. To dobrze, cieszę się. W każdym razie, powiedziała pani, że interesuje ją rzeźbienie symboli, na przykład. Miłość, nienawiść, no co jeszcze może zdrada. Być? Zdrada. No właśnie, ja jestem bardzo ciekaw, jakby wyglądała na przykład taka zdrada albo nienawiść, jakby pani wyrzeźbiła. Zdrada? No tak w tej chwili pomyślałam, że gdyby to był kamień, no musiałby być dobry blok i trzeba było tam poszukać. To jest też taki, pomyślałam właśnie, że to jest rodzaj wampirzenia na bloku skalnym, no, prawda? Zdecydowanie. Bo ja bym musiała jako wampir wydrzeć z tego kamienia to, co tam w nim jest i to coś takiego, że... No chyba dwóch facetów, nie? Znaczy dwa, no tak, że wiemy, to są mężczyźni i ta kobieta, która gdzieś jest niby tu, a tu już jedną nogą, a może i ręka, może i piersią, w tę drugą stronę, czy ta ręka druga tu na piersi, a tu jeszcze kochania, a tu już druga łapa na piersi, no i taki by powstał ten. To tak ładne. Zrobię, co? To ładne, no to niech pani tak robi, a później my to sfilmujemy za jakiś moment. No. Jakim pani jest kierowcą? Czy dla pani jazda to jest odprężenie, czy... Nigdy się nie nauczyłam prowadzić, niestety. I do tej pory nie umie pani jeździć nie. samochodem? I nie mam, ja lubię duże samochody, ciężarówki, lubię dźwigi. Moim marzeniem tak. Tak. To coś nowego. Moje dzieci nie było. Moje dzieci, jak ja przechodzimy koło jakiejś budowy, to moje dzieci, mamo, chodź już, bo ja stoję i patrzę. I tak mnie zachwyca, tak bym chciała być na górze. Chciałaby pani wyjść za dźwigowego. Tak. I tam czasami te bloki oni stawiają w tych różnych budowlach obecnie. To jest parę milimetrów właściwie. On z takiego wielkiego potrafi tak celować, żeby to pasowało. Czy to nie jest piękne? No jest to piękne. No ja. Teraz tak, ponieważ zastanawiałem się, jaki powinien być dla pani taki odpowiedni mężczyzna. Czy ma pani jakiegoś takiego, no powiedzmy, swojego Kena? Nieduży. Tak. Delikatny. Tak. Troszeczkę wymowny. Blondyn. Lekko szary. No i... No pani sobie jaja robi. Nie, nie, żartuję. Panie Wojtku, ja naprawdę myślałam zawsze, że to musi być bardzo duży, silny mężczyzna, a potem zrozumiałam, że wręcz odwrotnie. Że mały i słaby. Ja bym strasznie chciała chodzić koło takiego, albo żeby był duży i gruby. Jak ja bym chciała mieć takiego grubego, wspaniałego mężczyznę, bo ja bym wtedy gotowała i dogadzała. Poza tym, no nie miałabym kompleksu, bo on był grubszy ode mnie. Myśmy sobie razem tak jedli, bez problemu. Nakręcili film Wielkie Żarcie 4, tak? Tak. No dobrze, teraz o pani nałogach, ponieważ pani zasłynęła z tego, że jakby powiedziała publicznie, że miała problem z alkoholem, no i tłumacząc powody tego swojego alkoholizmu, mówi pani, że pani się bała rzeczywistości na trzeźwo, bo myślała, że sobie z nią nie poradzi. To jedno z tłumaczeń. No to tak naprawdę to czego pani się bała? Ja w ogóle jestem tchórzem, chociaż na to nie wyglądam. Przepraszam, czy to jest po prostu takie banialuki i pani po prostu miała ochotę się napić? Nie, ja myślę, że ochota to może swoją drogą. Nikt tego nie zgłębił. W tej chwili Amerykanie, chyba w tej chwili albo tuż przed tą chwilą obecną, przed tą tak, doszli do wniosku, że to jest coś w mózgu odpowiedzialne, tam czegoś brak i to jest jakby odpowiedzialne za to, że ktoś na przykład wypije kieliszek i się uzależni od razu i już całe życie będzie pił.
chyba że się wyleczy, a ktoś drugi po prostu może pić całe życie ten jeden kieliszek i czy to są jakieś takie uwarunkowania w mózgu i nawet posuwają się do pewnych operacji, że wycinają jakiś tam fragment mózgu i to, no ale to w Stanach Zjednoczonych. Natomiast wtedy, kiedy ja o tym myślałam i o tym swoim piciu, to oni powiedzieli, że jest czynny, jest za to odpowiedzialny czynnik X, czyli nie wiadomo co. Więc ja nie dociekałam tego, co to ma być, tylko wiedziałam, że to jest wielka niewiadoma i postanowiłam z tym nie walczyć. Postanowiłam, zrozumiałam, że to jest podświadomość, z którą niestety walki specjalnej nie ma, przynajmniej w obecnych czasach i trzeba po prostu z tego zrezygnować. To jest to rodzaj uczulenia. Tak jak ktoś uczulony na pyłki od kwiatów, ktoś uczulony na kurz. Są ludzie po prostu uczuleni na alkohol, mówiąc z grubsza, znaczy, trywialnie. W tym sensie, że uczuleni w sensie pozytywnym, czyli że chcą wciągać, tak? Właśnie, nie, właśnie uczuleni, że nie powinni, bo w momencie, kiedy zaczynają pić, wchodzą w tak zwane ciągi, uciekają od rzeczywistości. Ja mam i tak dosyć bujną fantazję i wyobraźnię i wydaje mi się, że ten alkohol mi po prostu przeszkadzał, bo on mi te wyobraźnie... Ale to pani była, przepraszam, w takim już okresie, że pani wchodziła w ciągi, czy to było tak, że no, wszyscy mówili, o, Celińska pije, ale tak naprawdę to nie był taki alkoholizm, że pani na przykład tam całymi tygodniami gdzieś się zalewała. No może tygodniami to nie, ale rzeczywiście zawalałam pewne rzeczy. To znaczy potrafiłam nie przyjść albo przyjść w stanie wskazującym. Czyli w pewnym momencie umilkły moje telefony i no i skończyło się wszystko. Przeżyłam jakby... Rolach, tak? Tak, wszystko się skończyło i przeżyłam jakby swoje drugie narodziny, z czego się bardzo cieszę, no bo jestem w związku z tym o wiele młodsza. Bo to nie tak było 10 lat temu, czyli jestem jeszcze ho-ho. Ale od tego czasu jest pan już pani... dla mnie za stary w związku z tym, panie Wojtku. Tak. Ale co, to po prostu skończyła pani i od tej pory w ogóle nawet nic? Bo to jest mam powrót, świadomość, że po prostu wolę z tym nie walczyć, zaczynać. Ponieważ to jest coś silniejszego ode mnie i nie chcę wystawiać siebie na próbę i tej swojej podświadomości. Ja to nazywam jeszcze inaczej, bo to też... Mówię o tym, mnie to już nie jest potrzebne, ale czasami miewam telefony od moich kochanych widzów właśnie na ten temat, którzy mnie pytają, jak ja to zrobiłam i tak dalej. I to trudno jest to odpowiedzieć na to odpowiedzi, bo to i silna wola i myślę, że moja wiara również jest tutaj ważna. Natomiast nie ma tak zwanego picia kontrolowanego, bo to jest ten rodzaj uczulenia i trzeba sobie powiedzieć, że Każdy procent jakikolwiek, więcej niż to, co mam w żołądku, bo tak tam też się to znajduje, jest po prostu niewskazany, bo powoduje chęć ucieczki. To znaczy, to jest w ogóle ucieczka od rzeczywistości, że ja sobie nie... Zaczyna się niewinnie. Na przykład, o, mam problem, napiję się, prawda? Dla kogoś to jest... Nie ma z tym problemu, a ten ktoś to może w to wejść, zaczyna w to wchodzić. No, a potem to się powtarza. Mało tego, zdarza się tak, że ktoś przez wiele lat sobie popija i nagle ma w życiu tak zwane szczytowanie. Ja miałam wtedy, kiedy... To znaczy, że ja miałam właściwie wszystko. Miałam urządzony dom, miałam dzieci, miałam zawód, byłam znana, byłam popularna i zżarła mi ambicja. Po prostu wszędzie chciałam być bardzo dobra. I coś takiego się wytworzyło, że ja zaczęłam... Przerosło to moje siły. Ja zaczęłam przed tym wszystkim uciekać. Nie dawałam sobie z tym rady. I w pewnym momencie, kiedy zdecydowałam się wziąć to w swoje ręce, wtedy zrozumiałam, że mi przeszkadza ucieczka, że przeszkadza mi alkohol. Odrzuciłam to i zaczęłam budować wszystko od samego początku. I pani powiedziała, że żeby zmienić środowisko w tym momencie, kiedy już tam się zdecydowała na odstawkę tego alkoholu, na rok wyjechała do Poznania, do Teatru Nowego. To był przełomowy moment w pani życiu, jak sama pani twierdzi. Więc chciałem zapytać, czy to sama pani tak zdecydowała, czy ktoś pani doradził, nie wiem, chodziła pani z kimś konsultować takie decyzje, czy to po prostu jednej nocy pani podjęła decyzję, pakuje walizki i spylam? No, to jeszcze wtedy zbyt byłam tchórzliwa i nie miałam tego doświadczenia. Kilkakrotnie chciałam wyjechać z Warszawy. Różne miałam pomysły na ten temat, ale zawsze jakoś się bałam, zawsze zostawałam powiązana tutaj w różny sposób. Natomiast wtedy dostałam propozycję od Eugeniusza Korina i... ściągnięto pani. Tak, czyli... Było ssanie z rynku. Tak, ale właśnie, że tam. I ja pomyślałam sobie, że to przyszedł ten moment. I poradziłam się pewnej pani psycholog, wspaniałej osoby, która mi mówi, pani Stasiu, jeżeli pani tego nie zrobi, pani będzie żałować. To znaczy, ja powinnam przekroczyć w sobie barierę tego tchórzostwa, czyli zrobić coś, co jest
więcej niż sobie wyobrażam. I bardzo się cieszę, od tamtej pory staram się mimo wszystko, chociaż czasami jest ciężko, bo się cofam, ale pokonywać te przeszkody, jeżeli mogę pokonać, to pokonywać. Nie uciekać, nie cofać się przed tym. Stąd czyjęła pani zaproszenie do tego programu, tak? Stąd przyjęłam zaproszenie. Wiedząc, że ja panią pewnie będę pytał o to. Tak, to znaczy tak pomyślałam. Dlatego przyjąłem zaproszenie, że właśnie przy okazji, bo to coś o sobie opowiadać, to dla mnie nie jest takie znowu ciekawe, ale czasami pewne rzeczy, które mnie dotyczą, mogą komuś pomóc i to chyba jest najwspanialsze, co mogę zrobić. No, jak pani o tym mówi, to pani czuje rodzaj ulgi, że o tym mówi, czy dla pani to jest obojętne, czy wręcz przeciwnie, nabiera pani na przykład ochoty na to, żeby, nie wiem, spróbować znowu napić się wina i zobaczyć, czy pani jest w stanie przezwyciężyć? Nie, to już jest zupełnie zakończone. Czy to jest dla pani, może pani o tym powiedzieć? Tak? Tak, mogę, z tym, że ja też nie chcę tym epatować za bardzo, bo w sumie uważam, że ja chcę być dobrą aktorką i dobrym rzemieślnikiem. Ten rozdział jest zamknięty i koniec. Zamknięty, z tym, że czasami właśnie proszą mnie, żeby coś zaopiniować albo gdzieś wystąpić, w nocy w radiu na przykład. Była taka audycja dla pijących kobiet i w nocy na żywo można było z nami porozmawiać. I tak jak myślałam, że może źle, że się tak przyznałam oficjalnie, może to coś niepotrzebnego, ale okazało się, że kilka kobiet, które do mnie zadzwoniły, po prostu mi podziękowały za to i że im to pomaga, bo jeżeli na przykład taka Celińska, to wydawałoby się, że wszystko miała i była na świeczniku i była w Cannes i wszystko i nagle się upadła i się podniosła, to może ona też może się podnieść. W związku z tym nie mówię o tym zbyt często, ale przy tym programie chętnie o tym mówię, bo wiem, że jest duża oglądalność i trzymajcie się, kobitki. Aha, a faceci to nie. Faceci też. No. Utrzymywanie szczupłej sylwetki było dla mnie katorgą, ponieważ mam genetyczne skłonności do tycia. Cokolwiek zjem, idzie mi to w biodra. Pani pogodziła się już jakby z tą skłonnością genetyczną? Znaczy, czy pani walczy? Znaczy ciastko tak od razu tu. Bo ale tak w takim kształcie, zjadam, w jakim było? Tak, od razu. Tak. Czy WZ-ka na kwadrat pani WZ-ka wychodzi. Taki mi... o Boże, no to jest trudny temat. Wydaje mi się, że pewne rzeczy są tak daleko posunięte, że trudno jest zwalczyć od razu. I w tej chwili ja nie mam powodu, już nie zagram Julii, nie mam powodu być smukła i szczupła. Natomiast oczywiście tych parę kilogramów dla zdrowia by się przydało, ale to jest szalenie ciężkie przy tak dużej nadwadze, jaką w tej chwili mam. Aha. Ale rzeczywiście mam ogromne skłonności do tycia i również mogę bardzo szybko schudnąć, ale no nie aż tyle, żebym wyglądała... Niestety nie działa to dokładnie w obydwie strony. Tak jak kiedyś. No gdzieś tam ja to się jak to się mówi, straciłam formę. Człowiek chyba nie... A nie ćwiczy pani nic? Nie miała pani ochoty trochę zacząć tak? Tak, troszkę się staram ruszać, ale to też muszę uważać, bo jednak no, to wszystko strasznie męcza. Poza tym ja dosyć dużo pracuję i gram i spalam się w graniu, więc gdzieś ta gimnastykę mam, ta gimnastyka jest u mnie zawodowa. Natomiast z tym jest problem i tutaj no, namawiam wszystkich, żeby tę formę jednak utrzymali i nie poszli w moje ślady. Bo człowiek, znaczy myślę, że zapomniałam o sobie po prostu. Ja zapomniałam o sobie, byłam tak wpatrzona w moje dzieci, w to, co jest w świat, bo dosyć długo patrzyłam na siebie, ponieważ byłam młoda, musiałam uważać i chodzić koło siebie i być zawsze ładna i być w porządku, że się tak znudziłam sobą strasznie, że nie mogłam na siebie... Tym byciem ładną. Wszystko, ale w ogóle ja do tej pory jestem tak znudzona, że ja wszystko chłonę, co jest na zewnątrz. W związku z tym, jak spojrzałam w lustro po urodzeniu drugiego dziecka, jakieś 2 czy 3 lata, mówię, o Boże. To ja? A jeszcze przedtem byłam u jednego z dyrektorów warszawskich teatrów i mu zaproponowałam, że może ja bym zagrała jakąś amantkę, to znaczy kogoś to... Potem myślałam, Boże, co ja mówiłam? Jak ja mogłam takie bzdury? Przecież, a nie, jeszcze nie byłam taka jak teraz, czyli, ale już byłam taka sobie w normie, kobitka. Ale może to ma dobre strony, bo w gruncie rzeczy widzi pani na przykład na rynku konkurentki do ról. No tutaj, jak widać, sporo pani gra, więc jest ta chęć, prawda, żeby panią obsadzać w rolach. Więc może to jest dobrze, bo czy jest wiele takich aktorek, które mogłyby pani zagrozić w tych rolach? To jest dobrze i czasami, no czasami może bym chciała jeszcze zagrać coś innego, to znaczy, żeby nie już tak do końca w to nie wchodzić. Ale jedno, co jest pewne, przede wszystkim na pewno jestem szczęśliwsza. No. Pełniej żyję, mam większy luz, większą swobodę, jestem spokojniejsza. Ja myślę, że ja byłam bardzo nerwowa, szalenie właśnie tchórzliwa, a tutaj nabrałam tej masy, żeby się poczuć tak pewnie, stanąć nogami na tym świecie. I teraz, no, co powinnam zrobić? Troszeczkę stracić, żeby dalej się czuć pewniej i tak niepostrzeżenie schudnąć, no ale... I wtedy czuła by się pani i pięknie, i pewnie jeszcze. Wypadła pani nadzwyczaj szczerze, w związku z czym jestem bardzo zadowolony. Stanisława Celińska była moim gościem. Bardzo dziękuję.